Solidarna Polska jest przeciwna rozwiązaniu, aby uregulować sprawę in vitro w formie rozporządzenia. Natomiast chyba to dobrze do momentu, kiedy ustawa by nie weszła w życie, żeby w jakikolwiek sposób ta sprawa była uregulowana. Sprawy o charakterze fundamentalnym, zasadniczym, dotyczącym ludzkiego życia nie mogą być regulowane w formie dekretów premiera. Tego typu sprawy powinny być uchwalane w formie ustawy parlamentarnej. Ale tej ustawy nie mamy. Do momentu, kiedy taka ustawa nie powstanie, nie lepiej by było, żeby w jakikolwiek sposób ta sprawa została uregulowana? Te sprawy może regulować tylko parlament w formie uchwały sejmowej, ustawy. Dlatego pan premier powinien zgłosić do parlamentu propozycję ustawy i czekać na uchwałę Wysokiej Izby, na głosowanie Wysokiej Izbie. Jeśli mamy taką sytuację polityczną, że premier nie jest w stanie przekonać swojego klubu do tego, żeby zagłosował za jego pomysłem i za naszym pomysłem, czyli liberalne in vitro, to lepiej, żeby było rozporządzenie. Jestem za. Natomiast nie zapominajmy, że jest to dużo gorsze od ustawy. Lepiej, żeby była liberalna ustawa. Dlatego, że tylko ona w 100% daje nam gwarancję, że te obietnice zostaną spełnione. Ale jeśli nie da się ustawą, no to niech będzie przynajmniej rozporządzenie. Premierowi przeszkadza parlament w sprawach niewygodnych. Najchętniej pominąłby parlament i zrobił z niego ciało takie, jakim jest na przykład na Białorusi czy w Rosji, gdzie prezydent, premier zarządza dekretami i widać, że panu premierowi Tuskowi podoba się model Putina czy Łukaszenki. To jest kwestia priorytetów. Czuję się źle z tego powodu, ale bardziej mi zależy na tym, żeby ci ludzie, którzy cierpią na bezpłodność, mieli tę procedurę. Więc to jest postępowanie niewłaściwe względem parlamentu, no ale jeśli to jest jedyny sposób, ażeby wreszcie tę kwestię w sposób rozsądny, kwestię in vitro, rozwiązać, to tak, ja jestem gotów tutaj nie protestować, pomimo, że to jest ewidentnie omijanie parlamentu, co do tego nie ma dwóch zdań. Ja się obawiam, że któregoś dnia Donald Tusk na bazie rozporządzenia ogłosi, że premierem będzie dożywotnio. Namawiam pana premiera Tuska do przestrzegania prawa, niezależnie od tego, jakie są jego poglądy. Możemy się spierać, możemy mieć różne pomysły i różnie oceniać kwestie samego in vitro, również finansowanie in vitro. Natomiast w Polsce pewne prawo obowiązuje i nie należy jego obchodzić. Niezwyczajnie smutno, że Donald Tusk wykazuje tak dużą, daleko posuniętą arogancję prawną, że na drodze rozporządzenia czy też programu zdrowotnego chce regulować kwestie światopoglądowe. My jako Prawo i Sprawiedliwość zgłosimy, jeśli takie decyzje staną się faktem Donalda Tuska, tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Już dziś mogę powiedzieć, że na pewno Tusk przegra. Premier zrobił to i uważam, że bardzo dobrze, co powinniśmy już zrobić dawno. Skoro metoda in vitro działa w Polsce od 25 lat, to muszą być jednakowe standardy medyczne, bo chodzi o bezpieczeństwo kobiet, bezpieczeństwo dzieci, które się mają urodzić. Musi być pewność, że kliniki, w których to jest robione, robią to z największą starannością. A taka szansa, narzucenie takich standardów, powoduje, że możemy wtedy mówić o refundacji. To nie ma nic wspólnego z Sejmem. Pan premier nie omija Sejmu, bo przecież w Sejmie nie decydujemy o tym, jak robić operację serca, nie decydujemy o tym, jak robić operację gardła. To są standardy medyczne i o tym powinni decydować lekarze. Myślę, że to jest jednak tchórzostwo premiera, który boi się konfrontacji w parlamencie, boi się, że nawet własne zaplecze parlamentarne nie będzie tutaj jednolite i nie poprze jego bardzo liberalnego stanowiska. Widać, że pan premier nie ma zaufania do skrzydła konserwatywnego Platformie i boi się, że to skrzydło może wywinąć kolejny numer panu premierowi. Premier ma wsparcie jako premier rządu koalicyjnego skrzydła konserwatywnego i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Natomiast w sprawach, które wymagają... Oczywiście pytam właśnie o sprawę in vitro. Tak, ale ta sprawa premier tak naprawdę otwiera teraz pewne... wskazuje, jakie jest pole negocjacji w sprawach in vitro i to i z naszego punktu widzenia osób, które chcą bronić życia, wskazanie, że kwestia życia poczętego poprzez chronienie zarodków jest z punktu widzenia posłów, którzy przykładają troskę do tego, żeby chronić życie poczęte, jest bardzo ważną deklaracją. Uważam, że premier postąpił dobrze, skoro nie ma większości, która mogłaby przeforsować tak ważny społecznie projekt, to powinien wykorzystać prostszą ścieżkę. Zresztą obowiązuje zasada subsydialności. Jeżeli można jakąś rzecz zrealizować prawem niższego rzędu, to nie potrzeba do tego ustawy. Oczywiście taka ustawa powinna być i taka praca nad tą ustawą w Sejmie powinna trwać, ale wiemy, jak to wygląda. To będzie trwało
trwało latami, a dzisiaj jest potrzebne działanie jak najszybsze. Pokazała Częstochowa, że można i dzisiaj premier idzie naszym przykładem. Minister Boni w piątek dzwonił do prezydenta Częstochowy i prosił o program, który w Częstochowie został wprowadzony. Mam nadzieję, że po pewnych modyfikacjach ten program zostanie wprowadzony w całej Polsce. Pomysły zresztą w moim przekonaniu szkodliwe, nieetyczne, również z tego względu, że cały czas w Polsce mamy zbyt mało pieniędzy na leczenie. Zbyt mało pieniędzy to oznacza, że są pacjenci, którzy nie są leczeni, którym nie ratuje się zdrowie i życia, i w tej sytuacji no, należy przede wszystkim na tym skupić całe zainteresowanie, na to przeznaczać pieniądze. Kiedy brakuje w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia, brakuje sporo pieniążków, brakuje na leczenie dzieci, brakuje na leczenie nowotworów. Czy nas stać na to, żebyśmy teraz jeszcze fundowali zabiegi in vitro? Moim zdaniem nie. Ja jestem przeciwnikiem na ten moment finansowania, bo nas na to po prostu nie stać. Moim zdaniem pieniądze są, tylko to jest kwestia właściwego gospodarowania nimi. NFZ gospodaruje w sposób zły, niewłaściwy. Tam są duże po prostu wydatki, które idą na administrację, na niewłaściwy sposób właśnie refundacji różnego rodzaju leków, więc gdyby to było lepiej zarządzane, to były pieniądze i na Centrum Dziecka, i na in vitro. Pytanie, czy Platforma sobie rzeczywiście z tym poradzi, czy rząd sobie z tym poradzi, czy faktycznie znajdzie te środki. Natomiast moim zdaniem przy rozsądnym gospodarowaniu te środki na in vitro da się znaleźć. Te pieniądze na pewno są w budżecie. To nie jest przecież pełna refundacja in vitro i jeszcze nie dla wszystkich. To jest na razie program rządowy, który ma w ciągu 3 lat dać szansę 15 tysiącom par posiadanie dziecka. Więc to jest na razie taki program pilotażowy. Tak naprawdę dzięki niemu wyliczymy, ile na to potrzeba pieniędzy, jak duże jest zapotrzebowanie i wtedy będziemy mówić o tych większych środkach w przyszłości. Panie premierze, niech pan nie idzie tą drogą, bo to jest igranie z Trybunałem Stanu.